Rainforce AD20, najbardziej znany, najbardziej najtańszy uchwyt do mikrofonu, który przypomina uchwyt od lampki biurkowej. Dzisiaj sobie sprawdzimy, jak sobie radzi naprawdę ten uchwyt, ponieważ jest dużo filmików na YouTubie o tym, a nie ma nigdzie konkretów, jak na przykład sobie radzi z Novoxem i z niewykle ciężkim Blue Yeti. Ale najpierw zacznijmy sobie od unboxingu. Zobaczmy, co w tym pudełku się kryje. Samo ramię chodzi dość ciężko i mimo niskiej ceny sprawia wrażenie solidnego. Naprawdę jest dość ciężkie. To dużo, w dużej mierze zależy od sprężyn, które są w ramieniu. One wyglądają na takie w miarę dobre. Najbardziej, jak czytałem opinię, to jeśli chodzi o minus i uszkodzenia, to ten cypelek, co jest tutaj. Nie wiem, czy mi fokus go teraz złapie. To jest taki cypelek, on się trzyma na tej blaszce tylko. I to jest wkładane do tego imadełka, czy jak to, który przykręcamy do biurka w ten sposób. Nie? Wiadomo, że jak tym mikrofonem będziemy operować, to się będzie tutaj wyrabiać. Ale zobaczymy. Jak włożymy, możemy to dokręcić tutaj. I wtedy to jest wszystko usztywnione, że nam się tutaj nie ruszy. I madełko standardowo. Nic tutaj więcej o tym nie powiem, bo nic konkretnego nie ma. Tu mamy taką gąbkę antypoślizgową, która po pewnym czasie pewnie też się wyrobi. Ok, oprócz tego dostajemy taki chwytak, który na przykład będzie pasować do Trusta Starza, jak ktoś ma. Można tutaj nałożyć. O! Czyli do takich standardowych mikrofonów to się tutaj w miarę rozszerza, ten chwytak. Ten chwytak ma taki gwint. I do takiego gwintu jest jeszcze taka przejściówka. I dzięki tej przejściówce możemy sobie zamontować na przykład Blue Yeti. Najpierw zamontujmy samo ramię, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dobra, teraz najważniejsza rzecz, jak się sprawuje z tymi różnymi mikrofonami. Weźmy sobie najpierw Novoxa, dobrze wam znanego. Tu mam wagę i ważę go, ile on z tym uchwytem, który jest dołączony do zestawu, kosztuje. Waży. Novox z tym uchwytem waży 404 gramy dokładnie. Maksymalne obciążenie tego Rainforce'a to 500. Ok, dobra. Tu widzimy, że mamy za duży gwint w tej przejściówce. Korzystamy z przejściówki, która jest załączona do Rainforce'a. Zakręcamy ją tutaj normalnie, bez problemu.
I teraz możemy sobie bez problemu wkręcić tego Novoxa na ramię. Ok, działa. Możemy sobie wszystko tutaj ustawić. Nie ma żadnego problemu. Od razu Wam mówię, że to wszystko jest stabilne, więc jak najbardziej możecie sobie operować tym Novoxem. Jest ok. Novox się nadaje do Ringforce'a. Dobra. Kolejna rzecz, co mnie bardzo zastanawia, jak będzie się zachowywał Ringforce z mikrofonem Blue Yeti. Zważmy sobie dokładnie na wadze, ile waży taki Blue Yeti. Blue Yeti waży 529 gram, bez niczego. A czasami pamiętajcie, że dochodzi koszyczek albo popfiltr. Dobra. I tak samo musimy skorzystać z tej przejściówki, bez której nic byśmy nie zamontowali na tego Ringforce'a. Tą przejściówkę, którą Wam przed chwilą pokazywałem, możemy zamontować tutaj do tej dziurki w Blue Yeti. Czyli po dokręceniu przejściówki teraz możemy sobie przykręcić bez problemu na ten gwint Blue Yeti. I w tym momencie właśnie obalamy mit, że Blue Yeti może być używany do Ringforce'a AD20, jeżeli nie będziemy tym statywem zbytnio ruszać. Zobaczcie. Weszło. Weszło. Trzyma się. Obróćmy sobie parę razy. Zobaczcie. I to jest... Wszystko jest stabilnie, pięknie zrobione. Tu ewentualnie kombinerki powinny być dołączone do zestawu tego Ringforce'a. Tu śrubki można podokręcać, żeby to było wszystko jeszcze na cudo. No i okej, okay, zobaczcie. I to funkcjonuje. Jeżeli jeszcze przeciągniemy sobie na full w tą stronę, to mimo, że do 500 gramów jest, mimo że do 500 gramów można dawać maksymalne obciążenie tego ramienia, to Blue Yeti jak najbardziej, który waży około 530, pasuje do tego. No i jeszcze jedna fajna opcja, tak na przykład mamy w radiostacjach, możemy sobie tego Blue Yeti albo jakikolwiek inny mikrofon spokojnie sobie tutaj tak puścić, żeby on wisiał z góry. Zauważyłem, że większość youtuberów też tak właśnie robi. Zobaczcie. I to też fajnie wygląda. Radio GT.